Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Slashcraft. Dzisiaj jestem z Goldmistrzem, który jest zawiedziony. Dlaczego? Byliśmy teraz na kebabie ogólnie. Nagrywam nowym telefonem. Nowym, tak jak Maneku, Karol, wiecie. Raczej nie ma się czym chwalić, ale mała różnica jest w porównaniu do poprzedniego, więc na plus. No i cóż, byliśmy na kebabie. Nie jest dla was to też dobra wiadomość, bo kebab był beznadziejnie mały. Beznadziejnie mały był. Teraz idziemy do KFC na co konkretnie? Nie wiem. Zobaczymy, mamy dwie dychy do wydania. Dychę na łebie, że tak powiem. Wydaliśmy kasy bezpotrzebnie. No i dobra, no i co, idziemy, tak? Którego nie polecamy? Nie polecamy kompletnie. Ty idziemy górą, czy przechodzimy do rodzaju? Dobra, co to był za kebab? To był kebab. Kebab u Greka. U Greka powiadasz? Nie u Greka. No dobra. W takim razie my widzimy się już w drodze. Zastanawiacie się, jakie to jest KFC, to jest KFC konkretnie te same, co byłem z Krzysławem. Właśnie. Dawid coś tam majstruje. A my idziemy, już zaraz będziemy na miejscu w sumie. Więc na plus. Niestety, no, taka sytuacja, nie inna, ale może i trochę wyszło na dobre. Chociaż zawsze warto się przejść, pomimo tego, że nie mieliśmy KFC w MediaMarkcie, które tam widzicie w sumie. Niestety. Tak to wygląda. Idziemy zaraz już po drodze. Nie wiem, czy wy widzicie, o tam gdzieś za mną, ale dobra. Dobra, jesteśmy już w KFC. Znaleźliśmy zdechłego szczura. KFC vlog w sumie, drugi, nie wiem, czy zobaczycie. Znaleźliśmy zdechłego szczura. Oczywiście, sam raz na obiad. Dobra, wracamy sobie, tak? Taki żart, I już widzimy się w środku chyba. KFC vlogi są... No, nie wiem, czy były... Łukasza i jego szczura. Nie wiem, czy były dobrze oglądane. Ale w gruncie rzeczy był pierwszy z Krzysławem właśnie do coś na typ tego właśnie vloga. The gold chips. Zamówiliśmy dwa twistery, raz dwa, 10,45 kosztowały, mamy tu jakieś dodatki, no, to sobie zaraz zjemy. Dodatki oczywiście, najważniejsza rzecz. Dodatki rabatowe. Oczywiście. No i dobra, no i zobaczymy. No, tak to wygląda, tak to wygląda właśnie. Dawid sprawdza coś, nie wiem co sprawdza. Zajada. Dobiegło końca jedzenie. Dawid pije. No i co? Lecimy. Teraz lecimy. Dawaj. Zawsze narkotyk. Tylko zawsze. No i dobra. Już się ubieramy. Tam jest to można sobie obejrzeć. XD. Vlogerzy opuszczają lokal. No i co? Będziemy lecieć. Dawid zauważył ciekawą inwestycję. Bo mogliśmy dwa razy kupić po Twisterze, ale wyszło tak też dobrze, więc... Ale nie gram się powiem. Dawid oczywiście patrzy na jedną rzecz. Zawsze i wszędzie. Jeżeli wam się ja po... Ja patrzę na opłacalność, Paweł, nikt na to patrzy. To... Jeżeli wam się podobało, to oczywiście lajka. Ale teraz idziemy do Lidla, musimy też wypowiedzieć na maszynę. A masz hajs? A masz hajs? No dobra, idziemy. Nic z tego nie wyjdzie, wracamy do mnie teraz. Myślę, że w dany wyjazd w sumie. A ja nie miał palca i to będzie takiego, kurde. Dobra, my się z wami już będziemy żegnać, słabo widać w sumie. Ale co?
Już co, wracamy. Tam Peter Petit już leży, tam normalnie ten z kategorii. No, taki ten żart, ale dobra. Już my idziemy na autobus, więc zaraz się zobaczymy. Wyjazd udany, temat jest za nami, KFC sobie, tak fajnie. Jesteśmy w Lidlu. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Nie wiem, co ty chcesz kupić. Nie wiem. To gdzie jest ta woda? A co ja piłem? Się. O, patrz, chipsy. No, jakieś tam chipsy są. Gold mystery, nie gold chips. Nawis. Nie wiem, czy lody to dobry pomysł na tą porę roku w sumie, ale zaszliśmy do Lidla, jak mówiłem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dawid szuka co innego. Jakie skupienie. Chyba bardziej zamrożonego. Co, odeszkami? Idziemy do kasy. Nie, jeszcze trzeba coś wziąć. Nie skończyło się na lodach, skończyło się na trochę większej ilości rzeczy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Dawid skrobie tutaj wodę wybiera. No ale dobra. Czemu może wziąć teraz smakasz po tej? Co się w autobusie? Dawid, ześlizgnij się czy coś takiego? Próbuj. Wysiedliśmy już nas przez taką ogólnie. No to myślę tak, o. Dawaj, dawaj. Oczywiście ninja, bo oczywiście strój najważniejszy. Zaraz się wywali. Powoli, ale do celu. No ale wyszło. No bo te górki. Dobra, widzimy się w przedniej kamerce. Dobra, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Był Goldmistrz. W piątek tak sobie właśnie się spotykamy po szkole, to jedyny dzień taki wolny, w którym możemy gdzieś pojechać. KFC vlogu dawno nie było, więc został nagrany, tu już widać mnie przynajmniej, tam był jakiś cień padał. Dawid oczywiście się bawi, jak żeby inaczej. No ale cóż, uważam wyjazd za udany, wy jak chcecie to możecie napisać KFC wykrzyknik, w cudzysłowie. Wtedy nagramy dla was kolejny KFC vlog, możliwe, że za tydzień, albo po prostu co innego, ale zobaczymy. Do usłyszenia, yo!